Po pierwszej serii było obiecująco dla gospodarzy i Polaków. Prowadzili Deiki Ito i Takanobu Okabe. Ósmy był Piotr Żyła, a 14 Rafał Ślisz. Tomasz Pofała i Marcin Bachleda nie zakwalifikowali się do najlepszej trzydziestki. Finałowe skoki nie wyszły zarówno Japończykom, jak i naszym skoczkom. Ostatecznie Żyła zajął 19, a Ślisz 29 miejsce. Konkurs wygrali Norwegowie, Romoren przed Liokelsejem. Trzeci był Okabe. W klasyfikacji Pucharu Świata prowadzi Janda. Na czwarte miejsce awansował Liokelsej, a na ósme Romoren. Norweg ma więcej punktów niż wszyscy Polacy razem wzięci. Adam Małysz spadł na 12 pozycję.